Ogromny deszcz na ziemię spadł i mokry był świat cały, a potoki tak pędziły, że proszaczka aż zalały. Prosiaczek przerażony, nie dziwmy temu się, przez żywioł osaczony napisał słowa te. Pomocy, prosiaczek, ja! List włożył do butelki i butelka znikła wnet. Potem pozbyć trochę wody tej prosiaczek się postarał, wylewając ją nie wiedział, że z nas się od domu stara. A ten deszcz wciąż nie przestawał lać, więc głuś nie bez racji wyszeptał, gdy zobaczył go: nie oddam swej kolacji. Aż 10 garnków miodu obronił sporo to i chciał wyjeść je do spodu, lecz porwała rzeka go.